17 marca wspominamy świętego Konrada z Bawarii, pustelnika. Konrad urodził się w Ravensburgu w Szwabii około 1105 roku jako syn Henryka IX z Welf, zwanego Czarnym, i Wulfildy z Saksonii. Jego ojciec Henryk został później księciem Bawarii w 1120 roku. Rodzice zapewnili Konradowi gruntowne wykształcenie i przygotowali go do kapłaństwa, przewidując, że zostanie biskupem. On jednak zrezygnował z przygotowywanych mu funkcji i zaszczytów. Wybrał życie w zakonie ojców cystersów w Morimont. Na początku 1125 roku Konrad samotnie rozpoczął pieszą pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Dotarł jednak tylko na teren diecezji Bari w południowo-wschodniej części Włoch. Chory i wyczerpany trudem podróży znalazł schronienie w klasztorze benedyktyńskim. Gdy nieco powrócił do zdrowia, ostatnie miesiące życia przeżył w przylegającej do kaplicy pustelni. Konrad zmarł w 1125 lub 26 roku w wieku 20 kilku lat. Już za życia uważany był za świętego. Oficjalnie jego kult został zatwierdzony 7 kwietnia 1832 roku. Módlmy się. Boże, dzięki Twojej łasce święty Konrad wytrwale naśladował Chrystusa ubogiego i pokornego. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy wiernie trwając w naszym powołaniu osiągnęli doskonałość, której wzór nam dałeś w swoim Synu, Jezusie Chrystusie, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.